witamy się w następnym vlogu. Zaczynam następny vlog, mamy sobotę. Ja lecę na autobus. Dzisiaj mam wolne. No i co, mam jeszcze jakieś ponad 10 minut, bo za wcześnie sobie wyszłam. I jadę na Katowice z moim partnerem. Potem jedziemy do babci. Mojej babci na benzin, na której uwielbiam jeździć. I co? I mój partner pozna dzisiaj moją babcię. Będzie zapoznanie. Tak, także myślę poważnie o tym. No, jak mówiłam wam, moje życie się dynamicznie, w szybkim tempie zmienia. Przez te 2 miesiące dużo zmian będzie. Więc tak. Także no, lecimy sobie, myślę poważnie na ten związek. Ten związek traktuję naprawdę, naprawdę poważnie. I to nie jest, wiecie, że jakaś tam zabawa i tak dalej, małe lato, że jestem małe lata i nie myślę jeszcze poważnie, myślę poważnie i to już tak na serio, serio poważnie. Usiądę sobie tutaj na chwilę, bo już mam jeszcze dużo, dużo czasu. I tak dalej, no tak jak mówiłam, mam dzisiaj wolne, że idziemy. Pierwsze spotkanko w trójkę. Bluzka z literami, to torebka, spodnie moro i to buty. Nie są buty. Nie wiem, czy zobaczycie. No, już takie. Taki mój dzisiejszy outfit. Nie wiem, zrobimy sobie chyba łącznego vloga z kilku dni. Dzisiaj totalny no make-up. Ja jakoś, wiecie, akceptuję siebie, jaką jestem bez make-upu. To prawda, gdzieś mi tu syfy powychodziły, bo jestem w trakcie okresu. Więc ono, naturalna rzecz tutaj już syfy. To jest naturalna rzecz, mój drogi. Każdy z nas tam ma okres, albo jak jest przed okresem, to po prostu mi poznika. Ja się tylko mówię, jak chcę, jak mam taką naprawdę potrzebę się wymalować, jak po prostu chcę ładnie wyglądać. Tak to się nie mówię, zazwyczaj wy widzicie mnie naturalną na tych vlogach. Ale może coś się zmieni, może się zacznę malować, nie wiem. Zobaczymy, że czekam sobie na autobusik. Mam jeszcze tam kilka minut. Może tak, kolczyki z temu? Z temu albo Shane. Że ja właśnie, idą mi jeszcze paczki z temu, bo zamówiłam, także będzie haul zakupowy z temu za jakiś czas, jak w ogóle przyjdą mi te paczki. Coś fajnego, też coś fajnego związanego z YouTube'em, że będzie lepszy chyba dźwięk. Nie chcę nic tu wam więcej mówić, zobaczycie wszystko na vlogu. Ja jestem na kablu, w sensie telefon na kablu, bo jak mówiłam wam, bateria mi pada. I tak, już mam zepsuty ten telefon. To jest masakra, ale jakoś jeszcze wytrzymuje, także nie narzekajmy, ważne, że działa. No i hello, moi drodzy, jestem w domku, wróciłam, bardzo fajnie czas spędziłam z moim partnerem, mojej babci, mój partner poznał moją babcię i no, bardzo fajnie, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, piliśmy kawkę, herbatkę, ciasto zjedliśmy, obiadek zjedliśmy u babci, więc no, trochę sobie posiedzieliśmy, wróciliśmy do domków, no. Jeśli idę zaraz kąpać, na kolację sobie wypiję koktajl truskawkowy, który robiłam w poprzednim vlogu, widzieliście, jak robiłam ten shake. No, ktoś mi się pytał w komentarzach, czy szkoła już na zawsze koniec, szkoły, nauki. Nie, nie wiem. Nie wiem, jeszcze myślę o tym, czy iść do... na jakiejś tam szkoły policealnej albo na studium, też jeszcze zobaczę, to są na razie takie moje plany, przypuszczenia, a co z tego wyjdzie, to czas pokaże. Wykąpałam się, moi drodzy, i powiem wam, że już komary gryzą, tak mi pogryzły, tak jestem już pogryziona przez komary, że to jest szok. Tyle mam siniaków na nogach przez tą moją pracę, bo tu się walnę, tam się walnę i w ogóle
Jestem taką osobą, że po prostu nie uważa na siebie. Zrobiłam sobie kolacyjkę. Proszę bardzo, bułeczki z cyrkiem topionym z szyneczką i koktajl truskawkowy. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, taką kolacyjkę sobie zjem. Wykąpana jestem. No i tak, to jest. Moi drodzy, kolacyjka zjedzona, już w łóżeczku sobie leżę, odpalam YouTube'a. No i co? No i będę tak spędzać resztę dzisiejszego dnia. Dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o łapkach w górę, o pozytywnych komentarzach, o tym, że jest moja grupa na Instagramie, na którą możecie dołączyć, o tym, że jest moja strona na Facebooku natka.0023 oraz o tym, że jest funkcja wspierania na moim kanale włączona, także możecie mnie wspierać, jeżeli macie na to ochotę. No i co? No i życzę wam miłego dnia, miłej nocy, w zależności kiedy to oglądacie. Buziaczki i widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!